There are no heroes. My name is Max. Witajcie, z tej strony Skorpion. Przede mną, jak i wami, następny odcinek z gry Mad Max. Przechodzimy od razu do kompendium. Miejsca. I mamy region rdzy i ropy, bo niedawno odkryłem. Tutaj mamy coś też. Groby wycerabusia. To tam byłem, była misja po prostu poboczna. I tutaj mamy pojazdy. Nowe. Szalony Rydwan. To właśnie udało mi się zdobyć z tych jednych misji pobocznych. I tutaj Rydwan Wodza, co już widzieliście na poprzednich odcinkach. Jeśli chodzi o warsztat, popatrzmy jeszcze raz. Tu możemy coś, mianowicie silnik V8 już jest konkretniejszy, ale kosztuje 1800 złomu. Biorę. Pięknie. I mamy kolejny za 2300 złomu. Pewnie, że biorę. Jest jeszcze następny za 2900, ale brakuje nam tutaj złomu. A szkoda. No ale zobaczcie, jak pięknie wygląda teraz ten silnik. No tu już będzie sporo hajcu, jak widać, potrzeba. Może nam się uda kupić je do końca gry, a jak nie, to trudno. No chyba, że będzie trzeba. To tak też zrobimy. Tu Maxie mamy wszystko zupgrade'owane. Patrzcie, jak wygląda teraz ten silnik. A jaki będzie ryk. Fajny silnik i słychać zapewne. Dobra, przejdźmy do teraz też. Tutaj coś możemy na pewno zupgrade'ować. Tak, ekipa złomiarzy, ekipa rozpoznawcza. I chyba to wszystko. Będzie można zdać. Super. Oczywiście będę się starał, żeby tą twierdzę spojówkę zrobić na maksa. Uda się to fajnie, nie, to trudno. Ekipa słomiarzy. O, super. Rozbudowano twierdzę spojówki. Ale to nie koniec, bo został szyb naftowy i zbiorniki na wodę. Dobra, zobaczmy mapę. I tak się prezentuje tutaj. Ja zrobiłem już ten teren, kolejny. Co prawda ma jeszcze numer 2, czyli zagrożenia. Ale on jest ogólnie ogołocony. Więc brakuje tylko ten terenik, ten i ten. Może zrobię, może nie. Najważniejsze jest oczywiście fabuła.
I jest, ponieważ tutaj mi odkryło. Była jakaś wcześniej, zanim to odkryto, scena, ale ona jakoś tam specjalnie mega ważna jakaś nie była. Jest misja fabularna ku Glory i będziemy ją w tym odcinku próbować zrobić. My się przeniesiemy, żeby było bliżej do... No właśnie gdzie? Tu? Tu czy do Czarnego Miasta? Wydaje mi się, że będzie bliżej tu. Jeszcze raz zaznaczmy. Ok, no to działamy i jedziemy. Ach, ten ryk silnika. Piękny odgłos. No to ciśniemy. Prosto. Oh yeah. W jakiejś brudnej wodzie z olejem, z brudem. Wow. No tak, ta woda nas zatrzymuje, jak widać, ale my się nie damy. Pełno złomu. Tu jest gdzieś koleś, pogadamy sobie z nim. Raczej jest to klientka. May the flame warn in life and scorch in death. We of the wildfire seek a champion. It's spoken that to let the true fire burn bright. The valves of this accursed town must be turned by an outsider, a blessed heathen. Are you the one I ask again? Are you him who will let all gas flow to the deep fryer? Że ten Grifa, tak? Tylko chyba nam już nie przyznaje to raz. A dwa, nie mamy co u niego upgrade'ować u Griffa. Chwila. Widzicie? Tutaj te elementy są. Legendarnego spotkania. Otworzyć zawory, by posłać paliwo do smażyciela. Zrobić to? Trochę nam czasu to zajmie. Nie. Może innym razem, o ile jeszcze będą te zadania. Ja tym razem chcę ostrzej pocisnąć w fabułę, bo odcinków już troszkę jest z tej gry. A jeszcze nie zapominajcie, drodzy widzowie, subskrybenci, że nagrywam drugą gierkę, mianowicie z Batman Arkham Origins. I już ponad 3 tygodnie nie nagrywałem z niej. You're the one they sent to the Underdune. Be sure to say hi to the only lives they spare. Diglings. They use smallies to dig inside danger holes. Biggins like you, they snuff. Snajper. Ups. Okej, ja mówiłem o Batmanie, że nie nagrywam od 3 tygodni około. Dobra, moja wina, że tak powiem, albo moja decyzja, z tym, że ona była o tyle świadoma, że chciałem po prostu... Co jest? A. A ja się bawię w snajperstwo i mnie załatwią tu.
Aby nie. No, ja mówiłem o świadomej decyzji, że przerwałem ją po to, żeby mniej więcej szybciej ukończyć Mad Maxa. Choć mógłbym robić przerwy na zasadzie, że powiedzmy, nie wiem, 2 odcinki z Mad Maxa, 1 z Batmana i tak na przemian, no ale zrobiłem tak jak zrobiłem. I tu chyba już będziemy konkretnie ratować dziecko. Bo w poprzednim odcinku miało tak być, ale nie wyszło. Saint. It's not a good place. The old man. As she said, the child's keeper. Was its keeper? This is honorable work, yes, but to do good, it's best to be alive. No, every second here, we risk everything. We're close to the Underdune. She's down there. That's what I'm saying. This is Buzzard Land. Finally, you see, we gotta burn. Light it up. Cool glory. Chyba gości nie żyje. No i to był znak, wskazówka, airport, lotnisko. No to tam się udajemy. Podążę za śladami opon. Ta misja chyba nie będzie krótka i prosta, ale się o tym przekonamy i sprawdzimy ją. A przejść trzeba. No to jedziemy po tych śladach. And almost found our graves to tempt fate like this sight, to abandon gospel for luck. It is to beg for slaughter. Starannej bramy, okej. The gate is locked up and there's no way for us inside. We run through it. Nie mogę w ten sposób, trzeba ją rozwalić inaczej. This catacomb. Nothing to do but roam around until, by chance, they spew us out. We're here for the child. But why? Why? The buzzards use children to dig around for loot. They're called diglings. No, where did I keep them? Oh, deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. Dotrzyj do wykopalisk. Okej, czyli co, tam gdzieś na dół? Ale tak nie pojedziemy skrótem. Trzeba to jakoś pewnie naokoło. Damy radę. Tędyk. Dobrze, pojazdem póki co. Easy, easy, lemon squeezy. Zejtrzyłem windy. No to koniec trasy pojazdem. I czas buta. O. Słazimy. Jeśli będzie mega długa ta misja, to podzielę ją na 2 albo 3 części. W tym wypadku mogą być 2 albo 3 odcinki z tej misji, albo 4, zobaczymy. Chyba, że się wyrobimy w tym jednym, ale nie chcę, żeby odcinek trwał tak jak jeden, który nagrałem niedawno, kilka odcinków wstecz. Prawie 40 minut. Lecimy!
fine. Stay with the car. No nie, odjechał. Co za koleś. Dotrzyj do wykopalisk. No nie zdradził nas, ale opuścił. Co za wieśniak. Ciemno, głucho. O. 12 aż, okej. Zbierzemy, to fajnie, nie, to trudno. Choć miło by było zebrać od razu, po drodze. Zejdziemy na dół, zobaczymy co tu jest. I na górę. Dobrze, że mam latarkę. Słuchać wrogów. Szakali chyba. Siema ziomy. Zostawcie te dzieci w spokoju. Ładna kontra. Dostał z noża tamten. A ten. Tak został wykończony. Must keep looking for the child. Znajdź Glorię. Okej, ale my sobie jeszcze tutaj przyjrzymy to pomieszczenie. Tu zobaczmy co jest. Na dół. Czy ja stąd czasem nie wszedłem? Można się lekko pogubić. To było to jedno wyjście. Jest tu drugie jedzenie. Pewnie, że bierzemy. Fuj, robaki. No ale mamy całą energię. To się liczy. Coś za coś. Ba. Wejście z buta. To mamy tam zejść? Raczej tak. Dobra, szukamy. Przy okazji się rozglądamy. Woda. To na potem. Zaraz, zaraz. Znowu kolesie. Pilnują ich. Bronią ziomeś.
Twardziel. Je. Tak się załatwia. O, przeżył to. Już nie. Dobra, złomik. Kasa potrzebna. Nie mało. Kilka tysięcy teraz. To nie ona. Niestety. Szukamy dalej. Córki nadziei. Bo tak miała bodajże na imię tamta kobieta. A córka to Gloria. Jest jeszcze jakiś złomik? Dajcie jak macie. Szukamy. Mówią, kto szuka, ten znajdzie, nie? Właśnie tam. Następni do golenia. Tym razem jest coraz więcej. Ładnie z noża oberwał. Kolejny. Tak to jest, jak się wpada w szał. I ładny kill. Zbieramy łuk. Złomik. 2300, mało. Jeszcze z 1500 najmniej. To nie ona. Dziwne, że się wycofało. Co się dzieje? Wsypie się ziemia. Niedobry znak. Dawać złom. Przy okazji. Musi gdzieś tu jeszcze być. Na bank. Pytanie tylko gdzie? Dobra, wchodzimy tam. Znajdź Glorię. Luz. Tylko wszystko się tutaj wali. A ja chcę jeszcze popatrzeć ze złomem. Tu nie ma. Tu zobaczymy. Patrzymy, co jest w tej skrzyni. His name is Hope. She's got red hair. She calls you Glory. Mom alive? She is. She's waiting for you. Come on.
No i mamy Glorię. Zabierz Glorię na powierzchnię. No i teraz to będzie długa droga, bo widzicie, jak on wolno idzie. A po drodze chyba będzie jeszcze walka. Na pewno, bo oni szakale tak łatwo nie odpuszczą. You know how to get out of here? No, ja. It must be. Musi być jakieś wyjście. W takim tempie z nią to będziemy następny odcinek szli cały, bo ten to zaraz zakończamy. Stay here. I'll stay. Pokonaj szakali. Jest przy okazji tutaj ich chyba jakiś koks albo boss. Dobra, jednego mniej. Ładnie się osłabiliśmy. No, nie oberwał. Teraz. Dzięki. No. Noż ty. Chodź tu, jeden z drugim. Nie trafił mnie, haha. Ładnie skopala dostał. Ty, mendo. Dobra, ty i ja. Na solo. Dzięki. Przydałaby się nam jakaś broń. Kolejny wzywa? Nie ma tak dobrze. Kilku wezwał. Po tej potyczce zakończamy odcinek. No. Nie dał mi wziąć broni jeden z drugim. O. No czemu zrzucił tą broń? Je. Twardy. Prawie żeśmy go sfiniszowali. Oj, oberwałem. No. Teraz trochę mi nie poszło. No nie, no musiał mnie trafić. To była ładna akcja. No nie dał mi się też napić. Po nim. Nice. I to tyle po waszym bossie. Posadź Glorię w samochodzie szakali. Come on. That's our ride.
Mamy bynajmniej wóz. Nie swój, ale jest. Zawieźć Glorię do jej matki. Okej, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!